Zapomnieliście o zachęcie, którą zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana i nie trać odwagi, gdy Pan ciebie napomina. Wszelkie karcenie, gdy trwa, nie wydaje się radosne, lecz sprawia smutek, ale potem przynosi pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 5 werset i 11 werset. Ojcowska dyscyplina. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, uczy nas, jak ważne jest karcenie przez Boga Jego dzieci. Słowo karcenie odnosi się do kształcenia i wychowania dziecka. Karcenie przez Boga nie jest gniewną zemstą, ale dowodem Jego ojcowskiej miłości i troski. Z tych wersetów dowiadujemy się, że są trzy możliwe odpowiedzi na karcenie. Po pierwsze, osoba może gardzić nim, nie nadać mu żadnego znaczenia i założyć, że to, co się stało, było tylko przypadkiem. Wtedy taki karcony nie skorzysta z tego. To tak jakby zapłacić za coś dużą sumę pieniędzy i zaniedbać posiadanie tego. Takie podejście jest smutne i niemądre. Po drugie, z drugiej strony człowiek może się tym zniechęcić. Zamiast dostrzec korzyść z Bożego postępowania z nim, zaczyna wątpić w Bożą miłość i słucha wroga naszych dusz. Bóg nie nakłada na nas dyscypliny cięższej ponad to, co możemy unieść. Bóg zawsze daje łaskę, gdy tylko słuchamy Jego głosu. Jeśli mądrzy ziemscy ojcowie wiedzą, jak zdyscyplinować swoje dzieci, o ileż bardziej umie to nasz niebiański Ojciec. On jest Ojcem Miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Tak przecież mówi drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 3 werset. Trzecia możliwa odpowiedź, właściwą odpowiedzią na Boże karcenie, nie jest ignorowanie Go ani zniechęcanie się, ale bycie przez nie ćwiczonym i pouczonym. W ten sposób możemy odnieść korzyść. Ćwiczenie się w tym oznacza, że musimy zbadać nasze drogi, aby zobaczyć, gdzie zawiedliśmy i z jakiej przyczyny. Powinniśmy zbadać nasze dusze i powiedzieć razem z Dawidem: przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Tak mówi Psalm 139, wersety 23-24. W ten sposób doświadczymy, że Boże karcenie przynosi owoc sprawiedliwości zasiewany w pokoju tym, którzy są przez nie ćwiczeni. Ojcowska dyscyplina. Zapomnieliście o zachęcie, którą zwraca się do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana i nie trać odwagi, gdy Pan ciebie napomina. Wszelkie karcenie, gdy trwa, nie wydaje się radosne, lecz sprawia smutek, ale potem przynosi pełen pokoju owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 5 i 11 werset.